dachy budynków. Po latach eksploatacji wymagają remontu. Jest to efekt działania warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Odwiedziliśmy firmę Prooftech, która opracowała technologię renowacji dachów, opierającą się na ekologicznych, wodorozcieńczalnych powłokach, aplikowanych zarówno na dachy wykonane z papy bitumicznej, podłoża blaszane oraz na folie dachowe. Jest to w tej chwili już 9. rok działalności firmy. Mamy dziś za sobą prawie 1 000 000 m² powłok, w których ani jeden metr nie przecieka. Możemy dać dachowi drugie życie, nadać mu kolor, który sobie zażyczy nasz inwestor. Zobaczmy zatem, jak przebiegały prace nad produktem. Technologia była obecna od lat na zachodzie Europy. Trzeba ją było jednak dostosować do polskich warunków, a więc m.in. wyprodukować w odpowiedniej cenie. W efekcie miała powstać lekka, szczelna powłoka, bez szwów i łączeń, gwarantująca wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, zabezpieczająca dach, jak i poddasze, przed nagrzewaniem się i nie wymagająca konserwacji. Żeby na podstawie pomysłu można było stworzyć recepturę, trzeba było spędzić długie miesiące w laboratorium. Takie prace polegają na przede wszystkim selekcji surowców pod względem uzyskania określonych właściwości, w tym wypadku hydroizolacyjności, trwałości, czyli badania w komorach starzeniowych, badania różnego rodzaju właściwości fizykomechanicznych, przyczepności, elastyczności. I wymaga to kilkunastu, a czasami kilkuset prób, które trzeba zrobić po to, żeby powstał produkt, który jest optymalny i jakościowo, i oczywiście cenowo. W końcu udało się wyodrębnić te składniki, które dały pożądany efekt. Na system hydronylon składają się m.in. podkład stosowany na papę bitumiczną, bądź podkład stosowany na dach z blachy oraz warstwa nawierzchniowa. Do tego dochodzą akcesoria, jak grunt na podłoża mineralne, siatka usztywniona czy taśma butylowa. Na podstawie receptury w zakładzie produkcyjnym Prooftech przygotowywany jest produkt. Tutaj widzimy produkcję warstwy nawierzchniowej. W disolwerze dokładnie mieszane są kolejne składniki. Dyspersja polimerowa odpowiada za wytrzymałość powłoki. Substancje pomocnicze mają wpływ m.in. na jej schnięcie i formowanie. Wypełniacze wzmacniają powłokę, a pigmenty nadają jej odpowiedni kolor. Po dokładnym wymieszaniu i sprawdzeniu konsystencji do mieszaniny dodawany jest zagęstnik, który ma za zadanie utrzymywać strukturę produktu. Każda wyprodukowana partia trafia do laboratorium. Za każdym razem weryfikowana jest jakość. Wykonywane są m.in. badania odporności na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie słoneczne i deszcz. Po badaniu mrozoodporności trzeba sprawdzić, czy powłoka utrzymuje parametry przyczepności, a po poddaniu promieniowaniu UV sprawdzana jest jej elastyczność. Gdy produkt przejdzie pomyślnie wszystkie badania, można go przekazać przeszkolonym ekipom wyspecjalizowanym w nakładaniu powłoki hydronylon. Najpierw przygotowywane jest podłoże. Powierzchnia dachu jest oczyszczana. Usuwane są pęcherze, które utworzyły się pomiędzy warstwami papy. Następnego dnia, gdy dach wyschnie, nanoszona jest cienka warstwa podkładowa, wyrównująco zamykająca. Następnie aplikowana jest druga warstwa podkładu, w której umieszczana jest siatka techniczna, stanowiąca zbrojenie powłoki. Na koniec za pomocą urządzenia natryskowego aplikowana jest warstwa nawierzchniowa. W ten sposób uzyskiwana jest jednolita powłoka pokryć dachowych. W ciągu roku firma Prooftech poddaje renowacji setki tysięcy metrów kwadratowych dachów w Polsce. Głównie są to budynki użyteczności publicznej, hale produkcyjne czy bloki mieszkalne.